Zobaczcie, tutaj już artyści pojawili się na naszej scenie, a są to uczniowie publicznej szkoły podstawowej w Grobnikach i wykonają montaż słowno-muzyczny Europa jest w nas. Dzieci zostały przygotowane przez nauczycielki panią Bożenę Fleszer, Ewę Krupińską oraz Annę Bociek. Przywitajmy gorąco brawami. Europa jest w nas! Wielkie brawa uczniowie publicznej szkoły podstawowej w Grobnikach. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. A ja zapraszam tutaj na scenę panią dyrektor, która wręczy statuetki dla pań nauczyciele, które przygotowały naszych artystów na dzisiejsze wydarzenie. Witamy serdecznie panią dyrektor i proszę bardzo o wręczenie statuetek. I gorące brawa jeszcze raz. Zobaczcie, jak pięknie się prezentują. Drodzy Państwo, jest to nie koniec tej części, bo będzie teraz kolejna i nasze dzieci już są gotowe. Gdzieś tutaj powinny się zaraz pojawić, bo będzie teraz druga część, która nazywa się Jesteśmy częścią Europy. I będzie to taki montaż właśnie słowno-muzyczny. Już na naszej scenie są uczniowie ze szkoły w Grobnikach.
Więc gorące brawa. Drodzy Państwo, podejdźmy tutaj bliżej. Cień już tutaj nam się zrobił. Bliżej sceny i tutaj będzie na pewno wszystko lepiej widać. Także życzymy powodzenia i uczniowie ze szkoły w Grobnikach. Mamy różne domy. Swój dom rodzinny, miejscowość, w której się urodziliśmy, region kraju, dom największy, ojczyznę. Jeśli swoją ojczyznę porównamy do wielkiego domu, to pamiętajmy, że stoi on od stuleci wśród innych domów, tworząc z nami wielkie państwo, Europę. Unia Europejska to grupa 27 krajów w Europie. Kraje te połączyły się, aby ulepszyć i ułatwić ludziom życie oraz dać im bezpieczeństwo. Postanowiły one współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Pomysł stworzenia Unii Europejskiej powstał po dwóch wielkich wojnach w Europie. Kraje w Europie zrozumiały, że lepiej jest współpracować niż walczyć ze sobą. Na początku zaczęło ze sobą współpracować tylko 6 krajów. Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Wkrótce zaczęły przyłączać się do nich inne europejskie kraje i tak powstała Unia Europejska. Dziś do Unii Europejskiej należy 27 krajów. Tymi krajami są Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja. 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tego dnia unijne członkostwo uzyskały także Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej współpracują ze sobą, aby w Europie był pokój, ludziom dobrze się żyło. Wszyscy byli traktowani sprawiedliwie i nikt nie był pozostawiony sam sobie. Języki i kultury wszystkich ludzi były szanowane. Gospodarka europejska była silna, a kraje używały jednego pieniądza do prowadzenia interesów. Kraje Unii Europejskiej mają te same ważne wartości. Na przykład chcą, żeby wszyscy ludzie byli równi, a ich prawa były szanowane. Od utworzenia Unii Europejskiej nie było wojny między jej krajami. Unia Europejska odgrywa ważną rolę na świecie na wiele sposobów, na przykład pomaga milionom ludzi, którzy żyją w biedniejszych krajach poza Unią Europejską. Stara się uczynić świat bezpieczniejszym miejscem, w którym wszyscy są traktowani sprawiedliwie, a prawo jest przestrzegane. Unia Europejska ułatwia podróżowanie z jednego kraju do drugiego. Mogą pracować i studiować w różnym kraju Unii Europejskiej. Na przykład osoba mieszkająca we Francji może się przenieść do Włoch i tam pracować, albo student z Belgii może wyjechać na studia do Grecji. Rzecz, usługi i pieniądze również mogą swobodnie przemieszczać się z jednego kraju Unii Europejskiej do drugiego. My już pięknie dziękujemy, a teraz zapraszamy naszych kolegów i koleżanek na wystąpienie, a Państwu życzymy miłego dnia i udanej zabawy. Dziękujemy bardzo, wielkie brawa. Zostańcie jeszcze chwileczkę na scenie. Zapraszamy panią dyrektor.
która wręczy statuetkę i podziękowanie dla pani, która przygotowała dzieci. Znaczy dzieci, to już młodzież, ja mówię dzieci, to jest młodzież. Bardzo dziękujemy jeszcze raz, gorące brawa. I dziękujemy wam bardzo serdecznie. Teraz będzie taniec, więc zapraszam wszystkich bliżej tutaj do nas, żebyście widzieli wszystko dokładnie, bo tutaj naprawdę będzie o wiele lepiej z bliska wszystko widać, co na tej scenie się dzieje. Na scenie witamy już przedszkole w grobnikach. Dzieci z grupy Pszczółki wykonają taniec flamenco. Dzieci zostały przygotowane do występu przez panią Monikę Rasiewicz. Drodzy państwo, gorące brawa, grupa Pszczółki i taniec flamenco. Gorące flamenco, no to gorące brawa dla naszych artystów. Pięknie dziękujemy. Zapraszamy na scenę panią dyrektor, która wręczy statuetkę i podziękowanie. Bardzo dziękujemy za przygotowanie no, naszej gorącej inscenizacji. Także jeszcze raz gorące brawa. Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
coraz więcej tutaj jest nas pod sceną, z czego się bardzo cieszę, bo tutaj naprawdę wszystko o wiele lepiej widać i myślę, że też słychać bardzo dobrze. A my szykujemy się do kolejnego występu. Króciutka przerwa techniczna, bo przygotuje się szkoła podstawowa numer 2. Choreografię do piosenki Akademia Pana Kleksa. A jako pierwszy występ będzie piosenka z repertuaru Kleo, więc zamieniamy się w słuch. Dzieci przygotowała pani Alina Zając, grupa Malinki i piosenka z repertuaru Kleo. Wielkie brawa! Wielkie brawa, daleko stąd dom. Dziękujemy bardzo. Ja teraz przejmuję mikrofon, bo będzie teraz, słuchajcie, taniec, choreografia. Teraz będzie jeszcze mocniej niż było przed chwilą. Także grupa Malinki w piosence Akademia Pana Kleksa. To co? Jeszcze raz gorące brawa.
łamie tutaj nikt. Obiecali nam sny z wielkiej płyty marzenia. Mówili tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieja trwa. Idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. Co jeśli możesz zmienić coś od tak? Kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwa. To wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa.
Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo. Zostańcie jeszcze tutaj z nami chwileczkę na scenie. Zapraszamy panią, która przygotowała artystów, żeby dzisiaj tutaj pięknie się dla nas zaprezentowali. Witamy serdecznie. Jeszcze raz wielkie brawa. Dziękujemy. I pani dyrektor wręcza statuetkę i podziękowanie na ręce pani, która przygotowała naszych artystów. Bardzo dziękujemy. Ukłon. Pięknie. Dziękujemy bardzo. A już za chwilę na naszej scenie będzie kolejny taniec, który oczywiście bardzo dobrze będziecie widzieć, jeśli podejdziecie tutaj do nas pod samą scenę. Tam z tyłu wszystkich zapraszamy. Mamy tutaj jeszcze trochę miejsca i będzie na pewno lepsze dostrzeżenie tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. A ja już witam na scenie przedszkole numer 2 w Głubczycach. Dzieci z grupy Przyjaciele Krzysia. Przygotowują się, drodzy państwo, Przyjaciele Krzysia. Powitajmy ich gorącymi brawami. Dodajmy im otuchy. Tutaj panie już ustawia nasze dzieci, które pięknie się dla państwa zaprezentują. Wykonają pierwszy taniec i będzie to Polka Doudlewska. Thank you.
wielkie brawa. I tak właśnie była to Polka. Drodzy Państwo, teraz musimy tutaj dołożyć kilka rekwizytów, żeby uatrakcyjnić kolejny taniec. I po raz drugi, przyjaciele Krzysia, telefony w dłoń, musimy to uwiecznić obowiązkowo. I drodzy Państwo, będzie to teraz taniec, muzyka z filmu Kapuśniaczek Raymonda Lefevre i dzieci przygotowała pani Elżbieta Naszkiewicz. Oczywiście wielkie brawa, przyjaciele Krzysia. Wielkie brawa, przyjaciele Krzysia! Dziękujemy wam bardzo. Zostańcie jeszcze chwileczkę tutaj z nami. I pani dyrektor wręczy statuetkę oraz podziękowanie pani, która przygotowała naszych artystów. Dziękujemy wam bardzo. Ukłon. I zapraszamy. Robimy teraz miejsce dla kolejnych artystów, którzy wystąpią specjalnie dla państwa. A za chwilę na tej scenie wystąpią dzieci z przedszkola numer 1 w Głupczycach, grupa Misie. Dzieci wystąpią we włoskim tańcu Tarantella. Dzieci przygotowały panie Agnieszka Biśta oraz Iwona Junka. Drodzy Państwo, zapraszamy drodzy artyści na scenę. I oczywiście co? Brawa, żeby dodać im otuchy. Powitajmy ich gorąco. Tak, bardzo dobrze. Wszyscy wiedzą, co robić. Telefony w dłoń. Nagrywamy, bo to nie może nam umknąć. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na scenę panie, które przygotowały naszych artystów, i pani dyrektor wręczy statuetkę oraz podziękowanie za przygotowanie naszych dzieci. No to co, drodzy państwo, jeszcze raz gorące brawa! Dziękujemy wam bardzo.